Cześć, Kacha. Super cię, że ten przyjął zaproszenie na pogaduchy. Masz kawę? Herbatkę mam, ale odstawiłam tam dalej. Bo ja odstawiam daleko, bo jak zacznę się tutaj ruszać, to wiesz. Dzięki, bo jutro mamy wielki dzień. Będziemy omawiać twoją sesję. Właśnie. Weź. Ja się stresuję takimi rzeczami, ale dobra, będzie jakoś ładnie chyba. No Dobra, poszło. pójdę. No poszło zaproszenie do dużo ludzi. Przyznasz, ile osób zaprosiłaś? No wszystkie pozostałe edycje to jest ponad 70 osób. No okej, okay, dobra. To tak. Taki icebreaker na początek, dobra. Słuchaj, wiesz, tu jest 70 osób, ale te zdjęcia, które robisz, to potem ogląda setki tysięcy ludzi, o których nie wiesz. No to jest Więc tak. przynajmniej tutaj możesz dostać feedback, a nie wiesz, taki i życzliwość i brawa. Także jutro będziemy sobie oglądać i dzisiaj sobie tak pogadamy, bo powiem ci szczerze, że chciałabym naprawdę dla mnie osobiście to jest taki fajny czas, że możemy sobie porozmawiać w ogóle o tobie, o tym, co robisz, żeby się troszeczkę przedstawiła, bo ja nie. To jest Kasia Mazurek przede wszystkim. Zapraszam, przedstawiam. Bardzo zdolna osoba, wiecznie młoda, z energią niesamowitą w ogóle. I no, ja bardzo lubię oglądać jej realizację. Natomiast Kasia, powiedz mi, co ty robisz dla życia? Na życie, dla życia, tak? Dla życia. W tej chwili zajmuję się homestagingiem i projektowaniem wnętrz. Okazało się, że również trochę tak jakby po drodze poszerzyła mi się działalność, więc oferuję też stylizację wnętrz, oferuję fotografię wnętrz pod sprzedaż i najem, czyli takie transakcyjne fotografie nieruchomości, metamorfozy. We wnętrzach siedzę, w sensie nadzoruję remonty, biegam z torbami, żeby to wszystko ładnie zgrać i żeby wszystkie ekipy zrobiły to, co trzeba, a żeby efekt na koniec był wow. No fajnie. No to widzę, ja tak obserwuję, jak się rozwijasz i po prostu tego jest tak dużo w tej chwili, że super. Dziękuję. No naprawdę miło jest po prostu popatrzeć. Ja się zawsze kibicuję tym osobom, które znam, które no, szanuję i widzę po prostu jakość, którą dajesz, że nie odpuszczasz. To jest bardzo ważne. No a u mnie, jak my się spotkałyśmy się na jednej sesji, prawda, gdzie tam trzymałaś krzesło na plecach tak. I miałaś nie ruszać. I przeszkadzałam skutecznie. I, bo moje... ciągle krzyczałaś, co przestawić, co przestawić. Tak. To była magia. Tak. Natomiast ten, i tak się poznałyśmy, a potem przyszłaś do mnie na kurs. I powiedz mi, bo wcześniej też fotografowałaś, co cię skłoniło do tego, żeby przyjść w ogóle, żeby się uczyć dalej o fotografii wnętrz? Ja generalnie jestem taką chyba Zosią Samosią, więc takie oko do fotografii chyba trochę miałam z urodzenia, bo zdałam sobie sprawę ostatnio, że fotografowałam bardzo często przez całe życie różne rzeczy typu, nie wiem, architekturę, gdzie, nie wiem, ludzie jeżdżą po świecie i tam siebie fotografują, a ja lubię fotografować czy wnętrza, czy architekturę. Więc z racji, że to zawsze lubiłam, no to uznawałam, że moje zdjęcia są okej. I przy jednej realizacji klient mi powiedział, że te zdjęcia nie są okej. Ja tak, ale chwila. I to mnie skłoniło do takiej analizy głębszej, co można byłoby zrobić lepiej i co mnie tak jakoś blokuje i że nie umiem pewnych rzeczy wyciągnąć z aparatu telefonicznego, bo chciałam robić szybkie akcje, takie szybkie te sesje zdjęciowe bez takiego wielkiego sprzętu. I zdałam sobie sprawę, że ja chyba nie znam takich podstaw fotografii. I uznałam, że muszę poszukać takiego wsparcia w zakresie podstaw fotografii i po drodze gdzieś tam faktycznie natknęłam się na ciebie i uznałam, że ty masz właśnie też taką fajną energię, taki bezpośredni, konkretny przekaz i też jak widziałam cię na planie zdjęciowym, no to też to mi pokazało, że tak, to jest osoba, od której mogłabym chętnie wziąć trochę wiedzy, nie? I stąd moja decyzja, że dołączyłam do kursu.
Pani, ja się cieszę, bo dodałaś swoją energię do tego kursu i tak. Wiesz, to było no, wulkan. Wulkan, wulkan w ogóle. I zawsze miałeś bardzo fajne uwagi dla innych i to też tak tworzyło taką fajną energię w grupie, prawda? To jest, a każda grupa jest inna i każda grupa jest idealna. Powiem szczerze, nie wiem, jak ci się ludzie dobierają, ale dobierają się właściwe osoby. No i teraz, a powiedz mi, bo tak, to dziękuję ci bardzo, że mi zaufałaś, bo to zawsze dla mnie jest takie duże wyróżnienie, jak ktoś mi ufa. I tam kurs sobie trwał i powiedz mi, to jest dla mnie też takie zazwyczaj mamy podczas jakiejś tam pracy, mamy takie momenty wow, prawda? Takie eureka, o matko, orzesz, takie olśnienie, prawda? I miałaś coś takiego w ogóle, czy tak? Ja robiłam zdjęcia po prostu jak taki Kowalski, który idzie, bierze aparat i może gdzieś oko do samego kadru czułam, że chyba mam dobre, ale jakby ta jakość, wyciągnięcie jakości z tego, żeby faktycznie zdjęcie przekazywało to, co ja widzę i co chcę, żeby ono pokazywało, no to zdecydowanie, że na przykład ustawianie ekspozycji nie tylko na postprodukcji, ale już w aparacie, to mnie w ogóle... Okej, czyli ja to już mogę sobie rozjaśnić na etapie robienia zdjęcia, super. Albo że na które rzeczy zwracać uwagę? W jaki sposób, co oznacza, że trzymać aparat na wysokości, nie wiem, tam ja sobie teraz to tłumaczę tak po babsku dla śmiechu, na wysokości cycków. Teraz ja to tak sobie tłumaczę, przepraszam, bo to będą pewnie miliony oglądać, ale takie fakty. Dla mnie jakby, bo ja jestem bardzo wysoka, więc dla mnie trzymanie... wiesz, aparatu na statywie tak, żeby tam, wiesz, było widać dalej, to twoje takie stwierdzenie, ale ja chcę zajrzeć, co jest dalej. I to mi nauczyło patrzeć na przestrzeń głębiej. Ja lubiłam zbliżenia z racji homestagingu i tworzenia też takiego klimatu wnętrza, które klimat sprzedaje wnętrze. To lubiłam pokazywać jakby detale, a ty mnie nauczyłaś tych szerokich kadrów i tego wszystkiego takiego, żeby pokazać piękno całej przestrzeni. I teraz właśnie widzę, że to mi bardzo pomaga, ale wtedy właśnie to były takie, jejku, w końcu, dobra, wiem to, teraz wiem to, super, naprawdę miałam dużo takich momentów i mam w planie powrót do całego kursu, żeby sobie go przejrzeć jeszcze raz. Tak, naprawdę. Żeby sobie tam, wiesz, powyciągać smaczki, których może jeszcze, nie wiem, może nie dosłuchałam albo nie pamiętam, nie? To się bardzo cieszę, że chcesz wrócić. Natomiast teraz po kursie dalej fotografujesz, tak? Tak. I tak? Przyznam, że już w czasie kursu zrobiłam jedną sesję, którą pokazałam na kursie w jednym z mieszkań i było fajnie, już byłam bardzo zadowolona. I ostatnio robiłam kolejną sesję po kolejnej realizacji i powiem szczerze, że naprawdę tym razem nawet się jeszcze odważyłam ponakręcać filmy. Trochę krzywo, pionów nie trzymam, ale... Piony poziomy! Naprawdę czuję, że jak robię sesję, to jest to... Zawsze była przyjemność, ale nie męczę się tak jak kiedyś. Jejku, ja kiedyś to byłam... Gośka, ja byłam kiedyś tak upocona sesją, że to był dramat. I ja naprawdę wszystkie pozycje przyjmowałam i tak dalej, bo robiłam z ręki w ogóle, wtedy robiłam bez statywu zdjęcia. Żeby utrzymać aparat, nie oddechnąć na przykład, nie? Czy, no to naprawdę. A teraz te wszystkie techniki, które naprawdę jak zastosowałam posłusznie, albo jak mówiłaś, że coś się sprawdza i ja już wiedziałam, obserwując cię na sesji wcześniej przed kursem, to wiedziałam tak, to dokładnie tak działa i to tak, to trzeba tak robić, nie można odpuścić, bo to są ważne szczegóły, niby drobiazgi, a one potem wpływają na to, że ta sesja jest przyjemnością, wykonanie jest jej przyjemnością i nie umęczymy się tak, nie? No chodzi o to, żeby zrobić, żeby się nie narobić. Tak, jest jedna rzecz, też po kursie jestem w szoku w ogóle, bo naprawdę ja robię mniej zdjęć. Bo po prostu ja nie trzaskam miliony i potem siedzę w tym, wybieram co najładniejsze, tylko ja idę i ten plan sesji już jakiś mam, że ja mam konkret po prostu ilość zdjęć, ale to nie jest taka lawina, przez którą potem inne dni muszę przechodzić. Naprawdę robię mniej zdjęć i one są w większości na tyle dobre, że nie muszę, nie wiem, tam poprawek robić. Zdarza mi się pojechać na poprawkę, ale robię zdecydowanie zdjęć. 1/3 z tego, co robiłam wcześniej. Naprawdę. Czyli przyjemność. Przyjemnie, ogromnie. Ja mówię zawsze tak, że po dobrej sesji to człowiek się czuje jak po dobrym masażu.
zrelaksowany. Taki mózg mu odpoczywa i wszystko, bo to jest taki moment koncentracja, potem taki jest fajny. Jak się złapie flow jeszcze, to już zupełnie. Także ten. A powiedz, a zdarza ci się teraz pracować z fotografami? Takimi zawodowymi, którzy za pieniądze, wiesz, tam idą i mówią, że są fotografami od wnętrz. Tak. Zdarzyło mi się parę razy pracować. Ostatnia współpraca przekonała mnie, że jednak chyba pójdę swoją drogą. Ja byłam wtedy w trakcie kursu u ciebie i pracowałam z fotografem. On w zasadzie nie specjalizował się we wnętrzach, tylko że ja źle założyłam, że jeśli ktoś jest fotografem, to zna się na wszystkich zdjęciach i na robieniu kadrów i tak dalej. Przecież to jest fotograf, nie? I w trakcie pracy, już wiedząc od ciebie z kursu o pewnych rzeczach, to po prostu widziałam, że chyba będą kłopoty, bo on sobie chyba nie radzi. I ja zrobiłam backupowo swoją sesję tej nieruchomości i w zasadzie uratowałam biznes, w sensie to zlecenie uratowałam, bo była sytuacja taka, że ja się wprost musiałam klientki zapytać, czy jej się podobają te zdjęcia, które otrzymała. I ona, no, że tak, ale jeszcze ma dostać kolejne. I wtedy faktycznie musiałam poratować temat, nie? To mi pokazało, że gdzieś tam chyba po tym szkoleniu powinnam być odważniejsza i że chyba na razie będę robić zdjęcia sama, ale też szkolenie mi pokazało to, że jeżeli byłabym na sesji z profesjonalistą, czyli z fotografem od wnętrz, to wiem, jak nie przeszkadzać, wiem, jak wesprzeć fotografa i no i też niestety umiem rozpoznać fotografa, który sobie nie poradzi. Natomiast potrafię być teraz lepszym wsparciem, o tak. Fajnie, fajnie to powiedziałeś, że bo to jest na sesji to jest praca zespołowa, że to nie jest one man show, tylko to jest praca zespołowa i tak naprawdę to jest bardzo często jest tak, że fotograf i stylista są po prostu zawsze zespołem, bo to jest kwestia dogadywania się języka i no fajnie, odkryłaś tajemnicę. Tak, super, super Kasia. No i teraz jakie masz plany? Masz jakieś teraz zlecenia nowe? Tak, parę się dzieje teraz zleceń w trakcie. No i czekam na nowe wyzwania, bo to zawsze tak jest, że część się dzieje, a część czekasz, nie? No tak, tak. Tak. To fajnie, to bardzo się cieszę z tego powodu, naprawdę. I czekam na następne, a jutro się widzimy oglądaniu i świętowaniu, bo to jest sesja zakończeniowa, to nie jest takie review, tylko to jest po prostu świętowanie, bo to jest zakończenie jakby długiego procesu. Takiego, no dużo zmian trzeba wprowadzić swoje nawyki i zmienić nawyki i później pokazać. To też jest bardzo taki odważny krok, żeby pokazać swoją sesję, prawda? Także... Nagrywamy to dzisiaj. Proszę? No wiesz, to specjalnie, żebyś później powiedziała, że nie będziesz ze mną rozmawiać. Ojej. Ale w ogóle to jest dla mnie jakiś taki niesamowity moment, że w ogóle czuję się jakoś mega wyróżniona tym, że mnie zaprosiłaś, także też ci bardzo dziękuję. Proszę cię bardzo, kochana. Z tobą się zawsze mile rozmawia. No to także super. Mam nadzieję, że moje realizacje jakby trochę tak podkreślają to, że ten kurs naprawdę pomaga, bo ja mogę pokazać ci te takie dawne zdjęcia, co były nie takie niefajne i teraz mogę chyba z dumą część na pewno takich zdjęć, z których naprawdę nawet lubię je, bardzo lubię niektóre kadry, to mogę śmiało mówić, że to dzięki temu, czego się od ciebie dowiedziałam. Także. Bardzo dziękuję. Bardzo się cieszę. Naprawdę, bo jejku, jak mi miło. Kaśka, naprawdę, to jest na moje serce, bo to jest coś bardzo ważnego, co dla mnie powiedziałaś, bo to znaczy, że no, idę w dobrym też kierunku, bo moim zadaniem jest was wspierać, dziewczyny. Także te. No, nie słuchaj. W tym razie nie poddawaj się i kontynuuj. Powodzenia. Nie, cud. A wiem, że masz za nadrzu różne fajne plany. Także tak. Dobrze. Trzymam kciuki. Plany są, ale nie chodzi o mnie, tylko o ciebie. Także wiesz, tutaj jesteś po prostu bohaterką jutrzejszego dnia i dziękuję ci bardzo, że chciała się podzielić twoją opinią, bo to jest też bardzo ważne dla mnie i... No i trzymam kciuki. A tak nie mówię, że jesteśmy w kontakcie, bo my jesteśmy cały czas w kontakcie. No tak. Non stop. Dokładnie. Dobra, Kasieńko. Dzięki ci serdeczne. Dzięki za zaproszenie. No na razie. Cześć. Pa, pa. Pa.